tamci Żydzi też posłuszni potrzebują. To nie jest tak, że oni za darmo biorą. Gdzie jesteśmy dalej pod... Znaczy wie pani, od strony geopolitycznej, dopóki są Amerykanie jeszcze, nie? To jakoś to będą pilnować tego wszystkiego, nie? Wierzy pan w tych Amerykanów? Bo ja uważam, że oni zdradzili Polskę. Jeszcze nie, jeszcze na razie nie. Dopóki żyją, wojnie też zdradzili. Dopóki żyją ci starzy, tacy jak Kissinger, dopóki żyją ci tacy, wie pani, którzy jeszcze coś tam pamiętają, nie? To są już emeryci, ludzie już na wymarciu, wie pani. Potem może być różnie, potem, nie? Bo nie jesteśmy w stanie teraz sobie wymyślić, pomyśleć w ogóle, jaka to generacja będzie w Stanach Zjednoczonych, tak, nie? Za parę lat. Może przeniesiemy się, panie Sławomirze, tam pod barierkę, żebyśmy lepiej mogli nagrywać. A to lepiej, tak. Tak? Którędy? Tędy? Można, można, przepraszam. No i dane miejsce. No tutaj będzie idealnie. No powiedzmy, że nie jest to naświetlone zbyt dobrze, ale... Idealnie, żebyśmy widzieli tak. Te transparenty. Słyszymy, że hasła są te same, co w tamtym roku. O, to było nowe. Dosyć. To było nowe coś, nacjonalizm. Ja nie lubię tego słowa, powiem panu, że się boję tego słowa. No, on się łączy. Nacjonal, ja znam niemiecki i ta partia NSDAP nazywa się Nacjonalsocjalistische Deutsche Partei. I to słowo nacjonal nie pasuje mi, wolę używać słowa narodowy. Polskie słowo narodowe to nie jest to samo, nie co nacjonal. Samo. Nie, nie. To jest fenomen po prostu. No, no. Co pani pomyśli, że ta ziemia już teraz szalana. Ta ziemia tutaj. Jeszcze raz na nowo, w innej formie. W formie obronnej. Tamci to byli forma agresywna, wie pan. A dzisiaj to przecież my się już bronimy przed... Też na przykład jest nowe hasło. Tak, tego nie słyszałem. Przerażające. Przed chwilą zaczepił mnie taki pan, który powiedział, że młodzież to i tak nic dobrego. No to każdej generacji się to wymawia. Nie? To żadna nowość, nie? To są powiedzmy. Cieszmy się, że nie musimy pod Wiedeń albo pod Budapeszt iść, nie? I bronić naszej niezależności. A jak to zrobili w 1600 roku, nie? Że możemy to u nas na naszej ziemi zrobić, nie? To też jest nowe. To jest ten wóz właśnie, który w tamtym roku Piotr Rybak z Kukizem wynajmowali, a potem pokłócili się widocznie o coś, albo pozornie. Ten człowiek, który krzyczy, tak? Do mikrofonu, mówi pani?
Ten, który krzyczy, to jest inna osoba. A, nie jest Piotr Rybak. A, rozumiem. Być może Piotr Rybak w tym roku nie jest dopuszczony w ogóle. Do mikrofonu, że się tak wyrażę. Bo wie pan, władza nad mikrofonem to potężna władza. Nie? Ja dlatego kręcę filmy właśnie. Bo mi tutaj niejako odbierze mikrofon. I teraz to mi ciekawe. A no właśnie, i to jest a pani tak, władza. Nie chcą mi dać mikrofonu. Nie pójdę, to mnie nie chcę, żeby to... Pokolenie! Niech się puszczę! Może kiedyś... Tak pani mówi, to jest właśnie ta potężna władza, która przemawia do narodu. Nadchodzą! Nadchodzą! Nacjonaliści! Teraz będę musiał do mojego brata zadzwonić, bo nie chciał posłuchać. Proszę zauważyć, jak zmieniono to słowo narodowcy na nacjonaliści. To mi się bardzo podejrzane wydaje. Bo ja z tymi chłopakami długo na ten temat już rozmawiam. Tak? Nie, tu o przypadku nie ma mowy. I ten wóz... Albo nie wiedzą, nie wiedza też istnieje. Nie, nie, proszę pana, proszę spojrzeć na ten czarny... Polska Piastowska! Też na biały ten krzyk. No. Polska Piastowska! Ani Stalinowska! Ja w momencie zadzwonię do brata, niech sobie posłucha. Na szczęście był biały na czarnym tle, a na nie biały. Odwrotnie, no, ale mimo wszystko te dwa kolory, biało-czarne, to jest krzyżacki kolor. Tak? A z czerwonym na dodatek to jest pruski trójkolor. Czerwony, ale czarny, mówi pani to na samochodzie? To na samochodzie ten krzyż niebocentryczny w kółku, równoramienny krzyż. No, no. Jeżeli on jest w kolorystyce biało-czarnej, tak? To nie jest dobrze. Nie jest dobrze. A ja go sfotografowałem koło dworca, to sobie obejrzę na zdjęciach. Lepiej używać innych kolorów. Narodowy radykalizm!
Kurwa, ty to wszędzie chodzi. Patrzcie, jaka macie to. Co pani redaktor, jak sobie pani radzi? Słyszałam Piotra Rybaka, czyli Piotr Rybak jest. No to jest, to jednak jest. Jest teraz przed chwilą. No, prosił. O wpuszczenie tego samochodu pod pomnik. Tak, czyli jest. Zobaczymy, czy kupis przyjdzie, bo ci już się pogodzili po wyborach. Ja miałam starcie 1,5 roku temu z Rybakiem, przed wyborami samorządowymi, który też chciał startować do sejmiku z prawo samoobrony. I oni hamowali, wszyscy oni hamowali samoobronę. Dlaczego? Dlaczego taki komitet wyborczy Kukiza tak nagle wyszedł? Dlaczego hamuje się samochód? Tak, był taki moment, że robił że Kukiz to jest pomysł jakiś PO. Człowiek z Chetyny, to jest pewne. Na odebranie głosu komuś tam. Albo na wentyl, taki. Jakiś wentyl bezpieczny. Żeby ludziom pomylić znowu ludziom. Miałem takie momenty przed wyborami. Dokładnie tak jest. Dlatego ten marsz we Wrocławiu, on nigdy nie jest zakłócony. On tu zawsze jest wysoko sponsorowany. Tu się wszyscy oficjele do niego odpowiednio ustosunkowują. Aha. Firma sprzątająca, którą posiada żona Dudkiewicza, to sprząta. Dostanie duże zlecenie na sprzątanie, zarobię. To jest ustawka, na dużą skalę ustawka. Żeby młodzież miała, mogła się wykrzyczeć, żeby młodzież policzyć, kto tu, co tu, a i tak czapę się im nasadzi. Żeby widziała w jakimś wspaniałym, demokratycznym kraju. Wie pan, to jest to samo, co zrobiono w latach 80. Była taka odwilż, można było trochę poszaleć w 80. roku. A po co? Po to, żeby potem stan wojenny gładko przeszedł, żeby wiedzieli, kogo aresztować i gdzie, bo niektórych internowali i pobili, zęby powybijali, kości połamali, niektórych nawet pozabijali, a niektórych to do takich domów czasowych na internowanie wysłali. Na przykład Bolesław Komorowski się internował. Żeby on potem w życiorysie miał, że on był internowany. Także to jest przygotowywane z wieloletnim wyprzedzeniem. No, logistyka WSI jest niesamowita. Ja ich do dzisiaj podziwiam. Z jaką precyzją działa. Zlecenie, ale też nie wiadomo, na czyje zlecenie, bo tak naprawdę chyba Moskwa tego nie zlecała. Co tu się z tym stanem wojennym działo? Sam fakt, że został wybrany później generał Jaruzelski na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe w 1989 roku. To znaczy, że ten upadek socjalizmu był kontrolowany przez siły międzynarodowe. Pani profesor Staniszki, jeszcze raz powtarzam, już wtedy mówiła, że Moskwa już wtedy się zastanawiała, jak wyjść z komunizmu obronną ręką i z kieszeniami pełnych pieniędzy. Także raczej się naszym stanem wojennym specjalnie nie interesowała Moskwa. No, raczej to już...